Witam serdecznie, portal V8 Team, z nami Rafał Pasierbek. Rafał, mieliśmy okazję spędzić z Tobą 2 dni podczas treningu. Wiosna się nieco spóźniła, pogoda była trochę kiepska, ale dawałeś ostro radę. Powiedz nam, jakie masz plany na sezon 2013? W sezon 2013 no chciałbym oczywiście, jak w każdym roku, no iść do przodu, dużo treningów, pokazów. Mam też zaplanowanych kilka jeszcze pokazów tutaj po Polsce. Mam zaplanowany pokaz na MotoGP, na torze Le Mans, także no będzie się troszkę działo. No i oczywiście startować w największych imprezach, zawodach tutaj w Europie, no i w Stanach Zjednoczonych oczywiście, jeżeli XDL się odbędą, bo na razie to stoi pod znakiem zapytania, nie mamy terminów. Poza tym chciałbym też nagrać jakieś kilka nowych produkcji, także no chciałbym oczywiście, żeby ten 2013 był wyjątkowy, bo jest 2013. Na całe szczęście wiosna pomału zbliża się do Polski, na pewno zaczynasz trenować. Na jakie zawody teraz będziesz się przygotowywał? No przygotowuję oczywiście, największym moim celem są zawody Stan GP. Ponadto no, będę startował na zawodach najprawdopodobniej w Francji, na zawodach w kwietniu. Ale to są oczywiście takie mniejsze zawody, bardziej takie lokalne, no i można powiedzieć bardziej dla czystego fanu niż dla po prostu no, takiej rywalizacji większej, a cały czas no, praktycznie z roku na rok przygotowuję się właśnie na najważniejsze imprezy, na Stan GP, na XDL, staram się układać przejazdy, no wiadomo, pracować nad nowymi trikami, no i to jest moim głównym celem też, ponieważ no, poziom się coraz bardziej podwyższa, no i myślę, że trzeba cały czas działać, żeby coś osiągnąć. Rafał, dzięki swoim niesamowitym umiejętnościom zwiedziłeś trochę świata. Powiedz nam, gdzie byłeś i dla kogo występowałeś? Tak się poszczęściło, że miałem okazję występować. No myślę, jedną z największych moich przygód były pokazy w Dubaju, gdzie zostałem zaproszony przez księcia Dubaju. Tam robiłem pokazy na mistrzostwach świata największych, uważanych za największe i najbardziej prestiżowe mistrzostwa świata skoków spadochroniarskich. Także tam byłem jako jedną z atrakcji i robiłem przez 10 dni pokazy. Oczywiście ponadto zwiedziłem bardzo dużo ciekawych tam miejsc. No, trenowałem w różnych ciekawych miejscach w Dubaju, no, dla różnych ciekawych ludzi, jak dla księcia Dubaju, dla księcia Bahrajnu również, także no, naprawdę dużo się działo. Ponadto oprócz Dubaju też właśnie niedawno wróciłem z pokazów z Dublinu, gdzie odbywały się targi, jedne z największych targów motocyklowych, no i targi motocyklowe w Rzymie pod nazwą Moto Days, które też były bardzo duże, no i dużo było ludzi. Miałem też okazję jeździć z Chrisem Pfeifferem na tych pokazach w Rzymie, także no naprawdę cieszę się, że jest takie zainteresowanie moim stylem jazdy i mogę pokazać trochę tego polskiego akcentu w innych krajach, no i przy okazji pojeździć trochę przy lepszej temperaturze, lepszej pogodzie. Rafał, aktualnie jeździsz na Kawasaki 636. Spora część Twojej konkurencji przesiada się na Triumfa Street Triple 675. Czy myślisz o zmianie? Tak, widzę, że duża część stanterów zmienia motocykle z Kaw, przesiada się na Triumfy. No jest to może też spowodowane tym, że do Kawasaki 636-0304, tego modelu, który ja jeżdżę i duża część stanterów, no jest coraz mniej części, ciężko dostać cokolwiek i stanterzy są zmuszeni szukać czego innego. A Triumf jest bardzo ciekawym motocyklem z tego względu, że ma bardzo dobry dół, co stanterom się przydaje, waga jest bardzo fajna, no i ogólnie motocykl jest bardzo fajny do stantu. Ja sam próbowałem jeździć od Paul Hanksa na Triumfie, od Razorbacka. Fajnie się robi przody, różnego rodzaju drifty też fajnie. No, co prawda do akrobacji i do jakichś kombosów jest jednak mniej miejsca, ten motocykl ma mniejszy bak i troszkę ciężej się robi. Ja bym chciał zostać, dopóki części mi wystarczą, jeszcze na Kawasaki 66, ponieważ podoba mi się naprawdę styl tego motocykla, jest adekwatny do mojego stylu jazdy, takiego bardziej troszkę agresywnego, no, ma wyższe obroty na pewno zdecydowanie niż Triumf. Myślę, że jeszcze ten rok zostanę przy Kawasaki 66, a w następnym roku no, już będę się zastanawiał nad może przesiadką na coś innego, ponieważ no, tak jak mówię, Kawasaki 636-0304 to wymierający gatunek. Preferujesz bardzo ostry styl jazdy. Powiedz nam, co się działo przez te wszystkie lata z Twoim motocyklem, co było zmienione, co trzeba było zmienić, co się zużyło i w ogóle jak wygląda cała historia i przebieg tego sprzętu. Jeżdżę na Kawasaki już od około 3 lat. Faktycznie silników, no
dość sporo mi tutaj poszło, ponieważ już jeżdżę na siódmym silniku, cały czas trzeba co 3-4 miesiące wymieniać te silniki, ponieważ no przegrzewają się, no mają dużo wysokie obroty, dużo też dostają, szczególnie w lato i to na pokazach, gdzie nieraz muszę jeździć na przykład pół godziny bez przerwy, także wtedy najwięcej dostają te silniki. Także no dużo sporo było wymieniane i podzespołów innych, takich jak RAM kilka połamałem aluminiowych, później mój wujek Janusz Salera z drugim moim wujkiem Zdzisławem Salerą, no zrobili mi, skonstruowali mi ramę stalową, teraz już nie ma z tym problemów, zawieszenie też było wymienione na nowszy model, no praktycznie cały czas coś trzeba robić, to prawda, że ten motocykl nie jest pod tym względem, no nie jest wytrzymały, ale naprawdę super się jeździ. No, jak to niektórzy mówią, jest stantogenny, także naprawdę tak jakby został stworzony pod stan, pod względem jazdy, także uwielbiam na nim jeździć i jeszcze ten rok będę ujeżdżał Kawasaki. Rafał, jesteś jednym z czołowych zawodników na świecie, jednak konkurencja nie śpi. Powiedz nam, jaki trik szykujesz specjalnie na ten rok? No, żeby było niespodzianką, to niestety nie mogę zdradzić. No, pracuję oczywiście jak co roku nad kilkoma różnymi trikami. Niektóre, no, mam nadzieję, wypracuję, niektóre pewnie nie. Także to tak zawsze jest. No, też oczywiście pracuję nad stylem jazdy i przejazdami, po prostu, żeby to wszystko łączyć płynnie, ponieważ no, dużo jest zawodników, jak wiadomo, dobrych, mają bardzo dobry wachlarz trików, ale jednak płynności tego przechodzenia z triku do triku już nie i to jest bardzo ważne, to się liczy na zawodach oczywiście, też mało błędów, żeby nie robić błędów, zmieścić się w czasie z wszystkimi trikami, także no trzeba opracować zdecydowanie pewną strategię, w jaką stronę chcemy iść. Także no myślę, że zapowiada się na ten sezon naprawdę bardzo rywalizująco, no jest tak jak wspomniałeś, bardzo dużo zawodników, którzy też, no konkurencja nie śpi, także niektórzy na przykład stanterzy, którzy 2 lata temu byli poza dziesiątką, a teraz skakują od razu nawet na miejsca na podium, także naprawdę wszystko się zmienia i na pewno jeszcze jest kilku takich stanterów, zawodników, którzy nie zaskoczyli tak naprawdę rok temu, a w tym roku mogą no, odkryć się i pokazać naprawdę coś nowego, także no, jeśli po prostu będą lepsi zawodnicy, to chociaż chciałbym im stworzyć taką konkurencję, żeby nie było za łatwo, to jest moim celem. Także no, zobaczymy jak wyjdzie, będziemy się starać pojechać jak najlepiej. Rafał, jak wiemy, stunt jest bardzo ryzykownym sportem. Powiedz nam, jaka była twoja najgorsza przygoda z wypadkiem? No taka jedna z najgorszych przygód i najbardziej pamiętliwych, no to mogę nawet pokazać do kamery. Mam małą pamiątkę. No to się stało właśnie na Litwie w 2008 roku, kiedy na F4i, jeszcze jak jeździłem Hondą CBR600 F4i, wyłączyłem sobie nogą przy jakimś 60-70 na godzinę kluczyk, stacyjkę miałem montowaną na półce standardowo, nie tak jak teraz pod siedzeniem, no i wyłączyłem sobie ten kluczyk, wyrzuciło mnie przez motocykl mnie jeszcze trochę nakrył i poszarpał, no a najgorsze, że stało się to na dużych pokazach na Litwie, w Kownie, gdzie było kilka tysięcy ludzi, wszyscy czekali z niecierpliwością na pokaz, a no 5 minut pokazu i wylądowałem w szpitalu. Także na szczęście nie połamałem żadnych kości, no miałem tą szytą rękę, później 24 godziny wracaliśmy do domu z bólami, także no nie za ciekawe przeżycie, ale czegoś nauczyło, że stacyjka ma być pod siedzeniem, jak chcemy stantować. Rafał, trenujesz bardzo często i bardzo ostro. Wiadomo, że przy takiej technice jazdy sprzęt się bardzo szybko zużywa, no niestety koszta są dosyć wysokie, wiadomo jak z tym u nas w kraju jest, no ale wiemy, że są firmy, które cię wspierają. Powiedz nam coś o nich. Firmy, jakie wspierają mnie, to jest Unhuman Familia, Skate Shop z Poznania, Sznuk, firma logistyczna.
Oczywiście mój wujek, dużą zasługę tutaj Janek Extreme, który no, pomaga mi tutaj przy mechanice i opiekuje się moimi sprzętami. Patroni medialni tacy jak Motormania i Ścigacz.pl. Także no, mogę tutaj liczyć na wsparcie. Oczywiście zapraszam firmy inne do współpracy. No, mogę trochę poreklamować i zarówno w Polsce, jak i za granicą. Także cały czas szukam jakiegoś strategicznego sponsoru, żebym no, mógł rozwijać się dalej i oczywiście ćwiczyć na najwyższym takim poziomie, no i oczywiście codziennie, tak aby no, forma nie spadała. Rafał, jesteś zawodnikiem światowej sławy, więc zapraszamy wszystkie firmy do sponsoringu. Myślę, że warto zainwestować w tego chłopaka, bo naprawdę jest rozpoznawalny i jeździ po całym świecie, więc każda firma bardzo chętnie chciałaby mieć swoje logo na twoim sprzęcie na pewno. Rafał, spędziliśmy z tobą naprawdę dwa fajne dni, to był mega weekend, dziękujemy ci bardzo za to. Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze raz okazję przybyć, pooglądać twoje niesamowite wyczyny i miejmy nadzieję, że będzie trochę lepsza aura niż przez te dwa dni. Dzięki wielkie, ja również dziękuję bardzo, że przyjechaliście. No, oczywiście pogoda no, nie dopisywała tak, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że mieliśmy dużo fanu przy nagrywaniu, wyszło dużo fajnych rzeczy, także zapraszam ponownie, no i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze widzieć wkrótce, niebawem i na różnych imprezach i na innych meetingach. No i oczywiście pozdro dla całego V8 Team, do zobaczenia wkrótce.